Nasze miasto w takim kształcie, w jakim znamy je dzisiaj, powstało 7 października 1954 roku. Myliłby się jednak ten, kto uznawałby datę nadania praw miejskich Rumi za początek jej historii. Ludzie żyli na tym terenie znacznie, znacznie wcześniej. W dzisiejszym, premierowym odcinku serialu internetowego Śladami dawnej Rumi cofniemy się do czasów prehistorycznych i spojrzymy na nasz region taki, jakim był tysiące lat temu. Dziesięć tysięcy lat. Pięć razy tyle, ile dzieli nas od czasów Chrystusa. Dwa razy tyle, ile dzieli nas od czasów starożytnej Mezopotamii. O 10 tysięcy lat musimy cofnąć się w czasie, aby rozpocząć opowieść o historii Rumi. W tej odległej przeszłości tereny, na których kiedyś powstanie Rumia, wyglądają zupełnie inaczej niż dzisiaj. To mroźny, dziewiczy świat, w którym wciąż odczuwalne są skutki lądolodu, który pokrywał nasze ziemię przez całe tysiąclecia. Temperatura jest niska, zwierzęta zupełnie nietypowe. Widok foki czy renifera w tej rzeczywistości nie jest niczym dziwnym. Warunki bytowania są skrajnie ciężkie, życie prawie niemożliwe, a jednak istnieje. Niewiele wiadomo o ludziach, którzy zamieszkiwali okolice dzisiejszej Rumi w 8 i 9 tysiącleciu przed naszą erą. Nie wiemy, jakim językiem mówili, w co wierzyli, ani jak nazywali miejsce, w którym przyszło im żyć. Nie zostawili po sobie żadnych źródeł pisanych, a jedyne wskazówki o tym ludzie dostarczają nam badania archeologiczne. To dzięki archeologom wiemy, że najstarsi mieszkańcy naszych ziem używali kościanych i krzemiennych narzędzi, w tym kilofów, prymitywnych nożyków, rylców, drapaczy czy harpunów. Były to ludy koczownicze, stale się przemieszczające. Wiele wskazuje na to, że ludzie ci byli dobrymi myśliwymi, potrafili wydobywać i obrabiać krzemień, mieszkali w niewielkich półziemiankach czy szałasach, łączyli się w grupy liczące kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Archeolodzy nazywają tych pierwszych mieszkańców naszych ziem przedstawicielami kultury świderskiej. Ta nietypowa nazwa bierze się od Świdrów Wielkich, najstarszej części Otwocka, gdzie prowadzono prace archeologiczne związane z tą grupą ludności. Ludzie reprezentujący tę kulturę nazywani są także łowcami reniferów, bowiem ich tryb życia uzależniony był właśnie od polowań. Renifery, lecz także foki i inne zwierzęta zapewniały naszym łowcom pożywienie oraz skóry. Te ostatnie wykorzystywali do szycia ubrań czy namiotów. Śladów kultury świderskiej nie odnaleziono bezpośrednio w Rumi, jednak w jej najbliższym otoczeniu – w Redzie, Sopocie czy Załężu. Jest więc więcej niż prawdopodobne, że jej przedstawiciele odwiedzali także tereny naszego miasta. Tysiąclecia mijały, a wraz z upływem czasu stopniowo zmieniał się klimat. Robiło się cieplej. Coraz częstszym widokiem były brzozowo-sosnowe lasy, a renifery ustąpiły dzikom, jeleniom czy łosiom. Kolejni mieszkańcy naszych ziem, prarumianie, przybywali, trwali, a następnie odchodzili, wypierani przez nowe kultury. Kulturę świderską wkrótce zastąpiła tak zwana kultura chojnicko-pieńkowska, a tę w okolicach trzeciego tysiąclecia przed naszą erą wyparła kultura pucharów lejkowatych. Zostańmy na chwilę przy tej ostatniej. Kultura pucharów lejkowatych. Nazwa bierze się od charakterystycznego kształtu naczyń wytwarzanego przez jej przedstawicieli. Wiemy, że z całą pewnością zamieszkiwali oni także okolice dzisiejszej Rumi. Ślady ich osad, obozowisk odnaleziono m.in. w pobliżu ulicy Topolowej czy Mickiewicza. Twórcy kultury pucharów lejkowatych byli znacznie bardziej rozwinięci od swoich kolegów z czasów kultury świderskiej. Nic dziwnego, dzieliło ich kilka tysięcy lat. Wytwarzali kunsztowne narzędzia krzemienne, w tym siekiery i dłuta, którymi handlowali z przedstawicielami innych ludów. Z pewnością polowali, chociaż już nie na renifery, a dziki czy sarny. Znali konie i psy, chociaż nie wiemy, w jakim charakterze były one wykorzystywane. Ci prarumianie, wytwarzający charakterystyczne lejkowate puchary, mieli też sąsiadów. Kilka kilometrów na północ, tuż przy brzegu Zatoki Puckiej, rozwijała się w tym samym czasie tak zwana kultura żucewska, znana z przywiązania do morza. Kultura żucewska funkcjonowała równolegle do kultury pucharów lejkowatych w odległości zaledwie kilku kilometrów.
Dlatego tych miłośników historii, którzy zainteresują się pradziejami Rumi, zachęcam do odwiedzenia osady łowców fok w Żucewie. Dzięki temu obiektowi możemy na własne oczy zobaczyć poziom rozwoju kultur żyjących także w Rumi kilka tysięcy lat przed naszą erą, u schyłku neolitu. Na terenie osady obejrzeć można domy zbudowane z drewnianych słupów, charakterystyczne półziemianki, szałasy, a także wystawę poświęconą terenom Pomorza w czasach prehistorycznych. Wszystkie wymienione wcześniej kultury w codziennym życiu posługiwały się przede wszystkim krzemieniem, czyli skałą osadową, którą stosunkowo łatwo pozyskać także w naszym regionie. Stąd nazwa całej epoki – epoka kamienia. Po epoce kamienia nastąpiła stosunkowo krótka epoka brązu. Działo się to w okolicach 2000 roku przed naszą erą. Jak wynika z nazwy, w epoce brązu stopniowo rezygnowano z wyrobów krzemiennych na rzecz właśnie brązowych. Wkrótce ludzie nauczyli wytwarzać się z nowego materiału skomplikowane narzędzia, a także broń czy piękne ozdoby. Znaleziska archeologiczne dowodzą, że już w epoce brązu osady znajdujące się na terenie dzisiejszej Rumi słynęły ze swoich wyrobów metalurgicznych i były chętnie odwiedzane przez kupców z południa i północy. Na terenie dzisiejszego miasta ślady obozowisk z tego okresu odkryto m.in. w okolicy ulicy Łokietka. Dzisiaj są to dzielnice gęsto usiane domami jednorodzinnymi. Ich mieszkańcy raczej nie wiedzą, że żyją na terenie osad sprzed kilku tysięcy lat. Epokę brązu wyparła epoka żelaza. Na tereny Polski wkroczyła mniej więcej w 700 roku przed naszą erą, czyli w czasach, kiedy zakładano Rzym. Epokę żelaza śmiało można nazwać nowym rozdziałem w historii ludzkości. Ludzie, którzy opanowali tajniki obróbki tego materiału, mogli wytwarzać skomplikowane i bardzo wytrzymałe przedmioty. Rozwinęło się rzemiosło i kultura, a to przełożyło się na znacznie większą ilość śladów archeologicznych, także w Rumi. Ponadto ludzie żyjący na terenie naszego miasta w czasach żelaza wykształcili bardzo ciekawy sposób pochówku, który pozwolił poznać wiele szczegółów z ich codziennego życia. Zmarłych najpierw palono, a następnie chowano do glinianych naczyń, zwanych popielnicami. Urny te ozdabiano wyobrażeniem twarzy zmarłego, a czasem także scenami z życia codziennego. Następnie popielnice chowano w kamiennych skrzyniach. I stąd nazwa całej kultury – kultura grobów skrzynkowych lub kultura urn twarzowych. Jej ślady odnaleziono w wielu miejscach w całym naszym mieście. Za moimi plecami znajduje się fabryka urządzeń okrętowych. Przed wojną w tym miejscu znajdowała się fabryka krzeseł, po wojnie zakład metalowy. To właśnie na jego terenie w 1950 roku podczas budowy transformatora wykopano tajemniczy obiekt. Szybko okazało się, że jest to grób skrzynkowy z epoki żelaza. W ziemi przeleżał grubo ponad 2,5 tysiąca lat. Podobne obiekty odnajdowano w Rumi już od XIX wieku. W trakcie badań archeologicznych odnaleziono setki artefaktów związanych z kulturą urn twarzowych. Oznacza to, że w epoce żelaza Rumia była terenem intensywnie zasiedlanym. Groby skrzynkowe wypełnione popielnicami odnajdowano m.in. w pobliżu ulicy Cegielnianej, żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego, a także na stokach Góry Markowca. Wszystkie te znaleziska były niezwykle cenne dla badaczy naszego regionu. Dzięki nim wiemy, że Rumianie żyjący tutaj kilkaset lat przed naszą erą wierzyli w siły przyrody, w słońce, w gwiazdy. Wielkie znaczenie mieli dla nich także przodkowie. Mimo to ich życie nie było łatwe. Zaliczali się do ludności osiadłej, więc zajmowali się głównie uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. A ponieważ gleba w naszym regionie nie należała do najbardziej urodzajnych, więc i życie tych ludzi trwało krótko i pełne było trudu. Badane przez naukowców kości przedstawicieli urn twarzowych nosiły ślady licznych chorób. Reumatyzmu, stanów zapalnych, uszkodzeń mechanicznych. Były to czasy, kiedy medycyna w dzisiejszym tego słowa znaczeniu po prostu nie istniała. Szczególnie często umierały małe dzieci oraz kobiety. Przyjmuje się, że na terenie Prarumi mogło istnieć nawet kilkanaście osad związanych z urnami twarzowymi. W okolicach II wieku przed naszą erą kultura ta wyparta została przez kulturę oksywską. Dla badaczy dziejów naszego miasta jest to wydarzenie szczególne, bowiem to właśnie w Rumi odkryto największe cmentarzysko kultury oksywskiej, liczące grubo ponad 300 grobów. W ramach prac archeologicznych w jego obrębie odnaleziono setki bezcennych przedmiotów.
O nich jednak oraz o tym, jak doszło do odkrycia tej nekropolii, opowiem w następnym odcinku serialu Śladami dawnej Rumi. Do zobaczenia.